No i zobaczmy, co to tak błyszczy. Wow. Aha. A kurde, gaz. Heinkler, szybko. Jak naleci ci gazu, nie będziesz mógł oddychać. Szybciutko. No. Udało się. Super. Użyjemy sobie mieczyka. Aha. Brrr. Dobra, chodź tu szybko. Zdechlaku. A my weźmiemy coś do fortepianu. Yes, of course. Idziemy. Znaczy spadamy. I idziemy zanieść to tam. Do fortepianu, do posiadłości Alstorów, czy jak im tam było, nie wiem. Ashfeldów, nie Alstorów, co ja gadam. Wow. A to ci. Niespodzianka. Chodź tu. Śmierdziuchu. Nie mam ochoty z tobą walczyć. I marnować amunicji. Turydu. A, nie do perki. No nie. Dajcie mi spokój. Dajcie mi żyć. Żyć. Okej. Wow. Wiecie, gdzie jest ten śmierdziuch? Dobra. O Jezus. Spadaj! Powiem wam, że w tej części Residenta Claire jest strasznie mocna. Pamiętam, że w dwójce chyba wystarczyły dwa... Wow! Dwa, trzy ugryzienia. Wow! I... Claire padła. Znaczy miała już stan bardzo niefajny. Jeszcze zobaczmy, co tu jest. Bo nie pamiętam. A warto sprawdzić. Wow. O, fajnie. Tylko czekajcie, bo głupia kamera była. Dobra, amunicja, super, super. A teraz trzeba... Gdzie to przesunąć? Czy tak? Okej. Okay. No, co tu było? Czy będziemy potrzebować tych dwóch kart? To mnie zastanawia, to możemy odłożyć. A resztę zostawimy. Nie wiem, co tu jest. Muszę zobaczyć. Się przekonać. Bo tak to nie będę wiedział. Dobra. Już pewnie poznajecie to miejsce. A jak nie, to trudno. To wasza strata. Ho, ho. Stąd możemy ich sobie wziąć. Please deposit any metallic items you have in the security box. Skończ. Skończ. Kobieta. Wow. Stąd sobie weźmiemy resztę. Cholera jasna. Muszę się znowu zawrócić. Weźmiemy sobie stąd te pozostałe rzeczy, które zostawiliśmy. Się zastanawiam, czy nie zapisać. Kurczę. Mi nic nie zaszkodzi. Tu. Na razie sobie podkładamy.
kilka rzeczy. Dobra, i na razie jeszcze to. Dobra. Może jeszcze to. O, i to? Tylko, że to sobie wyśmiemy. Dobra. Taka trochę ganianina. Co jaka tam? Ganianina? Nie wiem, dobra. Czasami nie wiem, co gadam. Jest, dobra. Security box. To security box. No, wszystko? Ale bieda. Bieda z nędzą. Dobra, idę zapisać. Nic nie zaszkodzi. Później już nie wiem, gdzie ja będę musiał zapisywać. Dobra. I teraz idziemy to do fortepianu dać, żeby nam melodyjka zagrała. Jeszcze się obłowimy. To. Czy tą kartę jeszcze będę potrzebował? A wezmę. Coś jeszcze? Chyba nie. Chyba nie, dobra. Uciekamy stąd. I oby jak najdalej. Tego sobie ominiemy, bo nie ma sensu się z nim zadawać. Wow, cholera jasna. Nie wiem, gdzie mam iść. Ale tu mi coś nie daje spokoju. Tu coś powinno być. Nie, dobra. Spadamy. Nie tu, kurde. Tu. Nie tu. Nie, dobrze, kurde. Zakręciłem się. Dlaczego się zakręciłem? Nie wiem, czy kiedyś ktoś z was oglądał Kawaleria Powietrzna. To tam właśnie było. Gościu się śmiał. A jeden z wojskowych powiedział: wow, czekajcie, bo znowu nie wiem, gdzie mam iść. Aha, do Aszfeldów. Wow. Jakie Kler ma branie. Nie dziwię się. Dobra. To koleś powiedział tam. Się wkurzył, bo koleś się zaczął śmiać. A on. Czy to jest takie śmieszne, żołnierzu? O nie, nie. Proszę biegać dookoła i mówić, dlaczego się zakręciłem. No i koleś zaczął się kręcić, ganiać w kółko swoich kolegów i gadać, dlaczego się zakręciłem. Mówię wam, jak ja to oglądałem pierwszy raz, a miałem wtedy, no, byłem gówniarzem, to tak z tego się śmiałem, a raczej płakałem, że nie macie pojęcia. No, to tyle wam powiem. Co jeszcze wam powiem ciekawego? Oprócz, że Kler wygląda bosko. No, tutaj już jeden z widzów się pytał, czy będę robił po kończeniu gry Battle Mode. Tak, będę robił. Żeby wam pokazać nóżki Kler. Też już pewnie widzieliście w tym jednym filmiku, którym umieściłem. Ale to była wersja z PlayStation 2. A ta jest z Dreamcasta i jest 100 razy ładniejsza. Dokładnie tak jak mój ząbiak.
Nie pamiętam co teraz, jak tu damy. On się ziewa. No bo wcześniej wstałem. Nie pamiętam jak tu damy. Gdzie jest ten fortepian? Ktoś go ukradł? Nie jest, dobra. Co dostaniemy, jak to umieścimy? Aha, już wiem. A znowu będziemy musieli się trochę nabiegać. Wow, nie tu. Co ja robię? Tu. Bardzo ładnie sam fortepian gra. Musicie przyznać. Dum 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 dum. Dum dum. Bardzo ładna muzyczka. Ciekawe jak to skomponował. Pewnie jakiś muzyk z Capcomu. Czekajcie, co ja muszę wziąć? Nie, nic raczej nie muszę wziąć. To idziemy tutaj w takim razie i idziemy dać tą brochę do jednego z pokoju rodzeństwa Ashfeldów. Ale dalej co będzie, to też nie pamiętam. Już teraz straciłem pamięć co do tej gry. Już nie wiem, co tu się będzie teraz działo. Fajnie, że znowu zwiedzimy ten dom, w którym jest muzyczka z filmu. To znaczy z filmu. Podobna z filmu. Czekajcie, może gdzieś tutaj amunicja będzie. Tak sobie chodzę, gadam, a nic nie znajduję. To ktoś mi pisał ostatnio, że strasznie amunicji przepuszczam. Chociaż ja... O Jezus Maria. Się przestraszyłem. A spadajcie macacze. Pomacajcie sobie sami. Co ja grałem w ogóle? Tu się amunicji... O nie. Fajna jest ta muzyczka, strasznie. Podoba mi się bardzo. Cholera. Kupię zębiaki. Jeszcze tu będzie, no jasne. Ja wolę nie ryzykować. Wow, to zaraz trzeba kończyć ten odcinek. No ja nie widziałem. Wow. Okej. Okay. Nie wiem, w które drzwi teraz trzeba wejść. Nie wiem. Wow, zaszyłem znowu. Czy te? Czy te drugie? A zresztą zobaczymy, bo ja już naprawdę nie pamiętam, ale chyba w te drugie, nie te, co teraz wchodzimy. Nie, dobrze. Te. I dajemy brochę. No i co? No to chodzi. No wiem, muszę dać... Muszę dać tamtą płytkę, samograjkę. W drugim pokoju gra. Wow. O. Skończyły mi się na razie pomysły. No dobrze, jest koniec odcinka w sumie. No, ja chcę tam brochę. Dobra. Zakończymy tym razem tutaj. I spotkamy się. Jak przyjdzie mi coś do mojej głowy. Także trzymajcie się, ludziska.